Dzień dobry dzieciaki, jestem Agata i rysuję słowa. Dzisiaj pokażę Wam, jak z prostych kształtów, na przykład literek takich jak L albo literka U, będzie można wyczarować fantastyczne zwierzaki i cudaki. Chodzi o to, że nie zawsze musimy rysować bardzo realistycznie, ale możemy sprytnymi trikami zrobić coś niesamowitego. Pokażę Wam jak. Mam nadzieję, że macie przygotowane już kredki, flamastry albo pastele, w zależności od tego, czym lubicie rysować, oraz kartkę papieru, bo za chwilę zaczynamy naszą rysunkową przygodę. Zobaczcie. Na początku malutka rozgrzewka. Narysujcie proszę ze mną taki kształt. Ten kształt wygląda jak mały dołek, ale tak naprawdę jest literką U. I z tej literki U wyczarujemy teraz różne śmieszne zwierzaki. Wystarczy, że w takiej literce U na przykład narysujemy jeszcze kółeczko. I drugie kółeczko. Rysujecie ze mną? Spróbujcie. Te kółka nie muszą być równe. W takim prostym, ikonicznym rysowaniu, tak jak ja Wam pokazuję, wcale nie musimy robić wszystkiego perfekcyjnie i doskonale. Wręcz, jeżeli te nasze rysunki będą trochę nieidealne, to będą jeszcze bardziej urocze. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka rysujemy takie fantastyczne zwierzaki, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba i będziecie mogli później to wykorzystać na przykład jako ikonki w Waszych lekcjach, w grach, w opowiadaniu historii. Zobaczcie, co zrobiłam. Dorysowałam tutaj mały trójkącik. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie umie rysować, ja to rozumiem, ale może odważy się zrobić hop, 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 taki mały trójkącik, dwie kreseczki i uwaga, znowu trójkąciki, ale tym razem tutaj na górze. Czyli jeden trójkącik to jest jedno ucho, drugi trójkącik to jest drugie ucho i trochę ją rozczochramy. To będzie sowa, która miała trochę ciężki dzień. Jeżeli Wasze sowy nie wyglądają jak sowy, to zawsze możecie dodać jakiś wyraz, który będzie poświadczał, co to właściwie miał być za ptak. A jeżeli już o ptakach mowa, to przeskoczmy z literki U do literki O. Zobaczcie, jak z kółeczka albo z literki O, która nie musi być idealnym kołem, umówmy się, można zrobić na przykład małego kurczaka. Jeżeli dodam znowu dwa takie duże okręgi i tym razem zrobię również dzióbek, ale do góry i do dołu. I dodam sobie jedną nóżkę i drugą. Oraz jedno małe skrzydełko i drugie małe skrzydełko. To wychodzi nam małe kurczę albo kurczak. Żeby wzmocnić ten efekt, możecie jeszcze też dodać troszkę koloru. Więc jeżeli macie pod ręką na przykład żółciutki kolor, to uważam, że będzie idealny. Dziś będziemy rysować przeróżne zwierzaki, więc jestem ciekawa, jak one Wam wyjdą. Jak będziecie chcieli się pocieszyć i wysłać Wam nam również tutaj na ten profil swoje prace, to oczywiście jak najbardziej zróbcie to. Jakie jeszcze zwierzę może powstać właśnie z takich prostych literek? Na przykład słonik. Ale nie będzie to taki słonik, jak zwykle pewnie wiele z Was potrafi narysować słonia tyłem, co? Nasz słonik będzie obrócony tak profilem. Swoją drogą wiecie, że słonie mogą mieć różne wielkości uszu. Ten będzie miał duże uszy, bo będzie słoniem afrykańskim. Te słonie, które właśnie są nazywane słoniami afrykańskimi, mają bardzo duże uszy. A ich indyjscy kuzyni mają dużo mniejsze uszy. Hop! To będzie szczęśliwy słonik, więc do literki U odwróconej do góry nogami i dodałam literkę D, a następnie jeszcze takie dwie laseczki. Starsze dzieciaki wiedzą, że to jest literka J i w ten sposób powstaje nam romantyczne słoniątko. Możemy też jeszcze dodać mu nóżki, czyli kreska, kreska, bo... I hop, hop. Można nawet powiedzieć, że to są takie dwie literki L w lustrzanym odbiciu. Widzicie, jakie to proste? Czyli tak naprawdę posługujemy się literkami i wychodzą nam takie właśnie zwierzaki, cudaki. Ale to jeszcze nie wszystko, bo słonie mają też ciosy. Ciosy to są te takie właśnie rogi wystające spod trąby i często takie ciosy mogą ważyć nawet do 200 kg. To tyle co no, dwóch porządnie takich dorosłych mężczyzn. A one to noszą na co dzień. No dobrze, ale narysujmy coś więcej. Gotowi? Działamy dalej?
Ach, jeszcze mamy sporo czasu, myślę, że spokojnie jeszcze możemy coś fajnego narysować. A gdybyśmy na przykład narysowali teraz jednorożca, co wy na to? Już czujecie się rozgrzani? Przełóżcie sobie stronę i rysujemy. Narysujcie na początku znowu literkę U. Zostawcie sobie troszkę miejsce na dole, bo tutaj będzie to ciało jednorożca. I na górze odrobinę też, żeby jeszcze ten róg nam się zmieścił. Możemy dodać sobie jedno oczko i drugie oczko. Nosek. Takie nozdrze w zasadzie, bo przecież jednorożec jest, ma takie nozdrza. I kreseczkę oddzielającą pyszczek od głowy. A następnie zobaczcie, co zrobi. Narysuję tutaj taką grzywę, taką łezkę. Może być mniejsza, może być większa. Zróbcie tak, jak Wam jest wygodnie. Ja zrobiłam takiego uczesanego tego jednorożca dość odważnie, bym powiedziała. Nawet dodam Ci jeszcze jeden taki zaczes. A proszę. I pamiętajcie, że jak już rysujemy jednorożca, to warto pamiętać o tym jednym rogu. Więc na górze narysuję sobie raz, dwa, trzy, cztery kreseczki i połączę je właśnie w takim rogu. Dzięki temu nasz jednorożec będzie miał taki podkręcony ten róg. Nie zapomnijmy o uszach, w końcu wypadałoby, żeby nas słyszał, prawda? I kiedy mamy już narysowaną tą głowę jednorożca, to możecie dorysować mu nóżki, czyli dwie kreseczki na dole, których odległość między sobą to mogą być dwa albo trzy paluszki, jak Wam już wyjdzie. Łączymy je ze sobą i między tymi kreseczkami proszę, żebyście również postawili kreskę. Ten fantastyczny cudak będzie jednorożcem, ale musimy się jeszcze troszkę postarać. Jeszcze dorysujemy mu tutaj jedno kopytko i drugie kopytko. To będzie taki mały jednorożec, który właśnie przysiadł sobie na chmurce. Okej? Ojejku, to jest takie cudowne w rysowaniu, że możemy rysować takie rzeczy, jakie tylko przyjdą nam do głowy i wcale nie muszą być takie rzeczywiste. Możemy wymyślać sobie naprawdę cudowne i magiczne postaci. Możemy teraz dorysować jeszcze grzywę, czyli kilka takich zadziorków tutaj na boku. I skoro grzywa jest skierowana w jednym kierunku, to Wy możecie zrobić oko w drugim. A co? Niech on będzie już taki ufryzowany bardzo. Zapowiedziałam, że będzie siedział na chmurce? No to rysujemy mu chmurkę. No i możecie później po naszym programie możecie jeszcze pokolorować jednorożca w takie, wiecie, jednorożcowe kolory, jakie tylko sobie wymarzycie. W rysowaniu nie zawsze chodzi o to, żeby wszystko robić idealnie i perfekcyjnie. Czasami trzeba dać sobie po prostu taką przestrzeń, tak na próbowanie, na eksperymentowanie. Pamiętajcie, że nie możecie w rysowaniu porównywać się do innych, nawet jeśli Wam się wydaje, że to jest ok, bo nikt nie ma takich doświadczeń jak Wy, nikt nie ma takich pomysłów jak Wy. I jeżeli chcecie się porównywać, to porównujcie się tylko do swoich starych, starych, zapomnianych już być może rysunków i prac. Dobra, mamy jednorożca. No to teraz może byśmy narysowali jeszcze na przykład dinozaura, skoro już mamy takie ciekawe zwierzaki. Narysujcie proszę znowu literkę U odwróconą do góry nogami. Nie macie jeszcze jej dość? Mówię Wam, z literki U można zrobić tak wiele rzeczy. To będzie taki dinozaur słodziak, ale też pokażę Wam, jak narysować dinozaura, który jest taki trochę bardziej groźny, dobrze? Prawdziwy. Czyli rysuję literkę U, dwie kropeczki i uśmiech. I robię taką kreskę, która troszkę zakręca, ale jest skierowana do dołu. No, spróbujcie. Długa, zdecydowana. Jeżeli chcecie robić w miarę takie gładkie linie, to musicie bardzo szybko je stawiać. Kolejna literka U i kolejna to będą łapki tego dinusia. To będzie taki dinozaur rysowany w bardzo taki słodki sposób. Na razie wygląda jak foka, ale nie dajcie się zwieść. Jedna łapka, druga łapka i łączę mu brzuszek. I to jest taki sposób dinozaura, taki sposób narysowania dinozaura dla młodszych dzieciaków. A teraz taki sposób na dinozaura dla troszkę starszych. Dobra? Gotowi? Narysujcie literkę C. Tak, to jest literka C. Taki łuczek. Albo literka U obrócona troszeczkę. Oczko, oczko. Ja mojego uśmiechnę. I następnie robimy szyję w dół.
To będzie taki dinozaur, który ma bardzo długą szyję. I wdzięczy się z nią niesamowicie. Następnie narysujemy mu tutaj ciało. Hop. O, patrzcie, schował się za jednorożce. Jedną nogę, drugą nogę. I co teraz? Moglibyśmy narysować tu jeszcze trzecią i czwartą, gdyby nie ta chmurka kreatywna. Ale na dobrą sprawę to już mógłby być dinozaur. Ej, dinozaurze, jeszcze masz tu ogon. I oko. Dinozaura też można narysować z literki R. Zobaczcie. Kreska, brzuszek i taka kreseczka w bok, taka nóżka, to jest literka R. R. Jak Rex, Tyrannosaurus Rex. Jeżeli dodam tu jeszcze oczy i zębatą paszczę oraz jedną łapkę i drugą łapkę, ogromny brzuch z ogonkiem i jedną dużą nogę i drugą dużą nogę, to wychodzi nam taki mini Tyrannosaurus Rex. Widzicie, jakie to rysowanie może być zabawne? Ale tak, tutaj nam zdominowały teraz nasze rysowanie dinozaury, ale nie o to chodzi, żeby cały czas rysować jedno i to samo, tylko żeby próbować nowych rzeczy, nawet jeżeli one nie do końca może za pierwszym razem nam wychodzą, to chciałam Wam jeszcze pokazać tutaj kilka innych takich trików, które być może Wam się spodobają. Widzicie tego słodziaka? Wiecie, jak prosto i szybko można go narysować? Zobaczcie. Narysujcie razem ze mną kółeczko. Albo jajko. Do wyboru. Takie spłaszczone kółeczko albo jajko. Dodajemy tu jeszcze trójkącik. I drugi trójkącik. Jedno oczko i drugie oczko, czyli takie małe kropeczki. Zobaczcie, że ja u tego kotka jeszcze go dodatkowo uśmiechnęłam, dodając taką małą kreseczkę pod oczami. Dzięki temu mimka kota będzie jeszcze bardziej właśnie taka szczęśliwa. Małą kropeczkę jako nosek, laseczka i laseczka. Już mamy takiego pieszczocha. Jedna nóżka, druga nóżka, czyli znowu posługuje się takimi haczykami albo literkami C i ogon. Ale to nie jest jedyny sprytny sposób na narysowanie kota. Jeżeli narysujecie kółeczko, a w tym kółeczku drugie kółko, zobaczcie. Drugie kółeczko, tylko troszkę niżej, ale cały czas w środku. To ważne, żeby to drugie kółeczko nie wychodziło poza te pierwsze. I dodam sobie jedno i drugie ucho. Powoli widzicie już tego kota. To będzie kotek śpioszek. Właśnie będzie sobie spał. Czyli narysowałam dwa zamknięte oczy. I zawinięty ogonek. I już mamy kotka. Wiecie, takiego jest mnóstwo takich sprytnych sposobów na rysowanie. Ja chcę Wam pokazać takie moje ulubione, które zawsze działają i zawsze się sprawdzają. Bo zawsze będziecie mogli później jeszcze raz odtworzyć ten film, dlatego wolę Wam teraz pokazać jeszcze kilka takich zabawnych trików. Skoro mamy kotka, to co Wy na to, żeby narysować pieska? A rysowaliście kiedyś pieska z gruszki? Serio? Z takiego kształtu gruszki? Kształt gruszki mam tutaj na myśli. Zobaczcie, taką. Hop. Czyli znowu mostek albo literka U, troszkę taka rozpłaszczona. W rysowaniu gruszki jedna falka i druga falka. Czyli rysujemy taki kształt, który trochę przypomina owoc, jakim jest gruszka. I o tyle wygodne jest rysowanie z gruszki, że wiecie, ciężko narysować źle gruszkę. Bo nieważne, czy zrobicie ją właśnie taką bardzo płaską, czy bardzo szeroką, czy trochę taką nieregularną, no to i tak zawsze będzie można z tego stworzyć pyszczek pieska. Zobaczcie, co zrobiłam. Narysowałam na środku tej gruszki taki trójkącik. Ten trójkącik będzie nosem naszego pupila. Hop, hop. Dla wygody, jeżeli na przykład bardzo się śpieszę albo chcę coś bardzo szybko narysować i sprytnie, to nie rysuję otwartych oczu, tylko ja tak zamykam w uśmiechu. Jak moje postaci czy moje zwierzaki mają takie pozamykane oczy, to po prostu dużo szybciej można je narysować. I teraz możemy narysować uszy na różne sposoby. To mogą być takie uszy, takie trójkąciki. Jeżeli chcecie, narysujcie takie. Jeżeli macie ochotę, to możecie zrobić trochę większe te uszka. Czyli dodałam tu jeszcze jedną literkę L, taką laseczkę. A jeżeli na przykład chcecie narysować takiego bardziej pieska przypominającego spaniela,
z długimi uszami, to wydłużcie to jeszcze bardziej. Jeżeli zakreskujecie tą poprzednią linię, to i tak nikt się nie zorientuje, że zastanawialiście się nad innymi opcjami. Inny jeszcze sposób, bardzo fajny na narysowanie uszu dla psa, to jest postawienie takiej kreseczki i dorysowanie kółeczka. I to też fajnie wygląda. Ale skoro już jedno jest długie ucho u tego naszego psiaka, no to drugie też zostanie właśnie takie czarne. Widzicie, jakie to fajne? Tu dodam jeszcze temu pieskowi wąsy. I może tak sobie pomyślałam, że fajnie by to wyglądało, gdyby nasz psiak miał jeszcze jakąś łatkę. Jak zdążycie, później ze mną jeszcze raz to narysować, to możecie jeszcze dodać jakieś łatki dla tego pieska. Będzie taki piesek łatek. Ale jest jeszcze inny sposób na narysowanie psiaka, cudaka. Zobaczcie. Jeżeli narysujecie znowu taką literkę C, podobnie jak rysowaliśmy literkę C przy dinozaurze, i na górze tej literki C zrobimy kółeczko, narysujcie je proszę ze mną. Czyli literka C i kółeczko, jak się pewnie domyślacie, to kółeczko to jest nos. Oczko, oczko, czyli dwie kropeczki obok. Tutaj będą pysie naszego psiaka. I teraz przyjrzyjcie się, dzieciaki, co zrobię z kolejną kreską. Bo zaczynam od noska. Przykładam tutaj ten mój pisak tam, gdzie był nosek. I robię taką laseczkę. Jak już widzicie, powstała w ten sposób głowa i plecki albo grzbiet naszego kolejnego zwierzaka. Jeżeli mamy już tą linię, to dostawiamy sobie tutaj drugą, jedna łapka i druga łapka. Będą dwie przednie łapki. Hop i hop. I jedna boczna. Tak? Mamy to? A następnie mamy tutaj jeszcze ogonek. Niech nasz psiak pomerda wesoło ogonkiem. Jeżeli dodamy jeszcze tutaj jedno uszko i drugie uszko, hop i hop, idealnie wyjdzie nam psiak, piesek. Mam nadzieję, że to rysowanie Wam się podoba i że rysujecie razem ze mną. To by było cudowne, gdybyście też mogli podzielić się swoimi rysunkami. Bo bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby też zainspirować Was do tego, że rysowanie wcale nie musi być takie trudne, że ono może cieszyć, a nie właśnie tak stresować, że musi być bardzo idealnie. Jeszcze może na koniec narysujemy sobie coś w jeszcze innym kolorze. Nie używaliśmy chyba jeszcze tutaj za dużo takich płazów, więc zobaczcie, zrobimy jeszcze literkę O i dwa kółeczka tutaj obok. Dwie kropeczki i uwaga, uwaga, uwaga! Literka L i literka L. A teraz zobaczcie, co zrobiłam. Czyli narysowałam kółeczko, dwie kropeczki jako oczy, dwie literki L. Hop, hop, literka W i mamy szczęśliwą ropuszkę. Mam nadzieję, że to rysowanie już do Was trafiło. Zawsze możecie jeszcze raz obejrzeć sobie ten film, przewinąć go albo podzielić się nim ze swoimi znajomymi, których chcielibyście także zarazić takim prostym i sprytnym rysowaniem. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Pa, pa!